Okej, witajcie w kolejnym odcinku z Balance the Battles 8. Ale na razie tak nietypowo, zaraz przejdziemy do ekranu gry, ale na razie pokażę wam coś, o co chodzi. Dzisiaj będzie walka z widzem, dokładnie. Jeżeli chcecie, żeby po prostu ze mną też zagrać tak jak ten odcinek, jedyne co robicie, musicie posiadać Skype'a. No i to tyle, wpisujecie tutaj Eric Show. Przeszukaj Skype'a. O. I proszę, mamy Eric Show. Moje tajne znaki, żeby było wiadomo, to Krolungwa Wieczna i Makausar. No, takie losowe wybrałem nazwy. Dodajemy do listy osób. No i to tyle. Jak dodajemy, to po prostu piszemy, że nie wiem, chcę z tobą zawalczyć na BTD Battles, albo zgłaszam się, coś takiego. No i po prostu wtedy wezmę to pod uwagę. Jeżeli kilka osób mi tak napisze, to wybiorę jedną, albo w następnym odcinku następną. No i to tyle. Dobra, przechodzimy już do ekranu gry. Okej, teraz oficjalnie wam witam już w oficjalnym ekranie gry. Nie przedłużając, będzie to walka z widzem. Jak sądzę, widzieliście, że to Xenter Skeleton. No i lecimy. Okej, witajcie. Będzie właśnie teraz prywatny mecz, w którym postaram się dojść jak najdłużej z moim przeciwnikiem. Nie będziemy posyłać sobie moabów i innych potężnych balonów, tylko jedyne co będziemy próbowali, to uzyskać jak największą ekonomię i dzięki temu mieć jak najsilniejsze wieżyczki. Ten, kto pierwszy ulegnie silniejszej fali balonów, którą wyśle nam komputer, ten przegra, a druga osoba, która wygra, po prostu wygra. Więc tak, zasady tłumaczyłem wam wcześniej, mogę na szybko przypomnieć, nie wysyłamy sobie balonów tych mocniejszych, wysyłamy dopiero potem. Chyba od rundy 25 zaczynamy sobie moaby wysyłać. Okej, ja zacznę od tech shootera. Okej, napiszmy typowe, jak się zawsze pisze, po angielsku. Okej, zaczynamy. Tak jak mówiłem, jeżeli chcecie też ze mną tak zawalczyć, jedyne co trzeba zrobić, to dodać mnie na mojego Skype'a. Przypominam, Eric Show z małej literki, bez oddzielenia, albo Eric Show z dużej, zależy jak wam wyszuka, czasami wyszukuje tak, czasami tak. No i wysyłacie mi po prostu, że chcecie zawalczyć i może uda wam się to i na którymś odcinku takim jak ten będziecie. Jak widzicie, już jednego przeciwnika mamy. Zaczynamy od czerwonych balonów, dla mnie to standardzik. Okej, ulepszą tak shootera. Zacznijmy wysyłać niebieskie, czemu nie? Pięknie. Teraz postawimy sobie bumeranga na wszelki wypadek, gdyby jakiś różowy chciał nam się przedostać. Postawmy na razie tutaj. Oczywiście. No, 400 jako w piątej rundzie. Jak dojdę do 500 przed 8, to będzie naprawdę bardzo świetnie. Bardzo świetnie. Dobra, nieważne. Dobra. Jaki następny ruch? Na razie nie potrzebujemy jakichś specjalnych dogodzeń poza naszą ekonomią. Czas wysłać trochę zielonych. Na razie nikt z nas nie ma większych problemów. Okej. Pierwszy mini problemik. To się da załatwić. Nasze tak shootery plus nasz bumerang sobie poradzą. Postawimy drugiego tak shootera. I nasz bumerang powinien sobie poradzić. Chyba, że jakimś fartem nie trafi, ale oczywiście trafił. Nie musiałem się przejmować. I już mamy prawie 500 eko. No i o to chodzi. Zapytajmy naszego przeciwnika, jakie ma eko, jaką ma ekonomię. Teraz pozbieramy oczywiście na bionika 345. No to spokojnie. Nie musimy się bać.
kochany Bionic Boomer, który zniweluje wszystkie nasze problemy dotychczasowe. Wystarczy, że Mortara postawimy tutaj. Szybkość, szczelność, celowanie. No, bez problemu idzie na razie nam ta runda. Teraz bez problemu zdejmujemy, patrzcie, jakie ilości balonów. Teraz wystarczy minimalnie zwiększyć szybkość, strzelność. No, perfekt. Dobra. Antikamo. I gips. Dobra. Okej, 14 runda. Metalowa. Raczej nic. Nic to nie zmieni. Mam przecież mojego genialnego Mortara. No i ostatnia sesyjka. I będzie perfekt. Eko. Ciekawe, czy zaskoczy mnie to eko. Ja na razie mam dość ładne. Okej, 6 sekund i będzie pierwszy Ring of Fire. Już nie będę się musiał o nic praktycznie martwić, na przykład o te różowe. Okej, mamy już pierwszy Ring of Fire. Twoje, jakie jest eko, mój przeciwniku? 570. No nie każdemu tak łatwo jako przychodzi, ale okej. I teraz wystarczy się zająć bomb towerami. Pierwszy. Jeden. Drugi. Okej, dwa na razie wystarczą. Nie potrzebuję jakiejś potężnej mocy, choć oczywiście potem nastąpi coś takiego. Dobra, runda 18. Lecimy dalej. Pierwszy mój Mauler, oczywiście na strong. Druga wieżyczka też na strong. Okej. Ulepszamy. Ulepszamy. Ostatni jeszcze Mauler. Okej. Proszę. Przyłączenie tego. Ring of Fire plus Bomb Towera. Jak sądzę, pamiętacie, w poprzednim odcinku zrobiłem bardzo dobry upgrade, jeżeli chodzi o Bomb Tower, czyli mogę ulepszać pod map Assassiny i pod Implex. Zostało zrobione bez problemu. No, proszę bardzo. No, genialnie. Na wszelki wypadek postawmy jeszcze jednego. No, Bionika z pierwszej. Okej, to jest bardzo ważne. No. Okej. Już mamy podwójne. Jak pewnie zauważyliście, nie mam zbytnich lagów, dlatego grajcie szybciej, bo mam nowy internet. Więc nie będzie zacinek, nie tak jak było kiedyś, że runda potrafiła trwać bardzo długo, mimo że trwała 5 minut. Teraz nie będzie tak długo. A ja już mam mapę Assassina, nie muszę się bać. I czy powstrzyma ten rush mobowy, który wysłał komputer? Pięknie powstrzymał. Ja go też bez problemu powstrzymałem. Okej, lecimy dalej. Jak widzicie, pięknie sobie radzi nasza armia. Chyba, żebym postawił jeszcze jednego map Assassina. Get ready. Dobra. To na wszelki wypadek drugiego map Assassina. Jak już będziemy mieli 4 takie map Assassina, to naprawdę nic. I oczywiście już je zdobyliśmy. Genialnie. Ja na razie nic sobie z tego nie będę robił. Kamo runda, całe szczęście nie mam problemu dzięki mojemu ninja. Okej, na wszelki wypadek pijemy jeszcze jednego ninja, zwalamy. Okej, pierwsze problemy. Mam nadzieję, że ninja sobie z tym poradzą.
Okej, okay, musimy zwiększyć aktywność w ninjach. First. Dobra, dziękuję. Pokonał się Kamo. Jednego ninja ustawimy, żeby atakował pierwsze balony z rzędu, bo tak to może się źle skończyć, jak będzie Kamo. O, widzę problemu przeciwnika. Przegramy czy wygramy? Wydaje mi się, że wygramy. Ale to nic nie jest pewne. Nie będę nic mówił, bo oczywiście mogę zapeszyć, choć w to nie wierzę. Dobra, lecimy. Mamy nasze 4 Moab Assassiny, mamy Ninjów, 3-4 te Ring of Fire, 2 bumerangów, całkiem dobra obrona. Potrzebowałbym jeszcze jednego ninja, tak dla bezpieczeństwa. Boję się trochę, gdybym dostał prezent w formie Zomagat, czyli Zomga. A do niego powstrzymania będzie trochę więcej potrzebne siły. Okej, okay, chyba na 36 idzie ząb. Więc ja się jednak wolę przygotować niż bawić w jakieś eko. Okej, okay, mam nadzieję, że to nie będą u mnie duże problemy z tymi mabami. Mam sporą nadzieję. Na razie większych problemów nie ma, ale mogą się pojawić w najbliższym czasie. Dlatego ja bym dostawił duże ilości map monglerów, które mam nadzieję powstrzymają te piekielne mapy. Więcej, coraz trudniej jest przeżyć. Ale jakoś jeszcze dajemy radę. Jakoś jest... O, błagam, coraz trudniej i piękna. Wygrana, nie zdążę nawet napisać GG. Ale nie było to zwycięstwo brutalne, tylko przez po prostu skilla i siłę. Przeciwnik był bardzo dobry, ale jak widać przezwyciężyłem go. Okej, okay, była to piękna runda. Doszedłem do 33 rundy, bardzo daleko, bez straty zdrowia, na perfekta. Mój przeciwnik doszedł do 33 rundy, ale z punktami zdrowia numer 0. A na razie żegnamy się tym pięknym akcentem i do następnych odcinków.